Krzysztof Ibisz, witam Państwa w Jokerze. Można wiedzieć, można strzelać, można używać jokerów, ale cel jest tylko jeden, wygrać 50 tysięcy złotych. Przed Państwem Serafin Andrzejak. Serafin skończył architekturę krajobrazu, ale projektuje nie ogrody, a ubrania. Pracował jako stylista gwiazd i posiada własne modowe atelier. Kiedyś intensywnie trenował pływanie i na basenie bywał praktycznie codziennie. Dziś w Jokerze zostanie rzucony na głęboką wodę. Co ma wspólnego projektowanie krajobrazu z projektowaniem ubioru? To jednak jedno i drugie to jest trochę architekturą. Ja bardzo lubię w ubiorze konstrukcję, więc mamy ten sam poziom, tylko że w mniejszej skali. Czy to, że grasz w Jokerze, oznacza, że ciężko się utrzymać z projektowania ubiorów w Polsce? W Polsce nie jest łatwo z projektowania. Chyba wszyscy dobrze wiemy, że sprzedajemy dobrze bluzy dresowe. A reszta trochę kuleje. No ale cóż, może kiedyś to zmienimy. Ubierasz gwiazdy. Czy jest to tajemnicą? Kogo na przykład ubierasz? Nie no, Kasię Stankiewicz ubieram. Kasia wygląda pięknie. Dziękuję. Serafinie, posłuchaj, jakie są zasady gry. Przed tobą 10 pytań. Po każdej dobrej odpowiedzi będziesz grał o coraz wyższą kwotę pieniędzy. O 500 zł, 2000, 5, 10, 20 i 50 tysięcy złotych. Do dyspozycji masz 7 jokerów. Każdy joker eliminuje jeden niepoprawny wariant odpowiedzi. Masz także jokera osobistego, który raz na twoją prośbę przyjdzie do nas i pomoże ci udzielić odpowiedzi. Kto to jest? Michał, mój kolega. Witamy, Michale. Jak się poznaliście, panowie? Poznaliśmy się na prezentacji jednej marki obuwia. Zupełnym przypadkiem. No i tak zostało. Znajomość jakoś się rozwinęła. Teraz chodzimy codziennie na basen razem. A świetnie. Michale, ty też zajmujesz się ubiorem? VM-em, czyli zajmuję się wizerunkiem centrów handlowych. A świetnie. I z czego będziesz mógł pomóc szczególnie? Niewątpliwie... Dlaczego się uśmiałeś, Serafinie? Nie wiem, czy pomoże w ogóle. No myślę, że tak. W jakich dziedzinach możemy na ciebie liczyć? Generalnie wiedza ogólna, podróże, turystyka. Świetnie. Zapamiętam. No to w takim razie za chwilę wystartujemy. Jeszcze tylko kilka wiadomości. Jeżeli odpowiesz nieprawidłowo na pytanie, stracisz 3 jokery. Jeżeli odpowiesz nieprawidłowo, nie mając jokerów, spadniesz o 3 oczka niżej na twojej drabinie wygranych. Okej. Dobrze? Nie. Jedziemy? Dobrze. Dlaczego niedobrze? Za dużo spada w dół. Nie będzie spadał, spokojnie, myślmy pozytywnie. Nastawienie jest najważniejsze w życiu, tak? Si. Jesteś dobrze nastawiony? Ogólnie czy teraz? Teraz. Nie, jestem zdenerwowany, no Boże. Będzie dobrze. Zobaczmy, jak pójdzie pierwsze pytanie. Okej. Oto ono. Z jakiej dziedziny pytań najbardziej byś nie chciał usłyszeć? Film i sport. To nie wiem, czy mam dla ciebie dobrą wiadomość. Sport. Oto pytanie. Z którym numerem na koszulce gra Robert Lewandowski? Oto warianty. 3, 5, 9 czy 10? Pogrążę się, nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę? Naprawdę? No zupełnie. Okej, będę strzelał, bo przecież... Pierwsza myśl? 3, ale pewnie źle, więc pewnie 10. Nie wiem. Masz jokery. Lepiej stracić jokera, niż stracić 3 jokery. Dobra, to jest błędne koło. To jest 10, więc może nie... Ale dobra, okej. Jak źle, to stracisz jokery. Okej, to weźmy jokera. Proszę, naciśnij. Aha. Dobrze, już nie chcę nic mówić, ale generalnie każdy chłopak od 5 roku życia pływałem, w górę to wie. Nie, ale... Nie grałem w piłkę, więc... No, ale oglądasz mecze reprezentacji? Nie, nie oglądam. Nie mam telewizora od 10 lat. Przepraszam. No dobrze, to jokery będą potrzebne. Między którymi wariantami wybieramy? 9 i 5 mi najmniej pasuje, przyznam szczerze. Czyli między 9 a 5 sprawdzamy? Tak. Proszę bardzo. Joker wyeliminuje niepoprawny wariant. Nie jest to 5. Spoko. No dobra, strzelę 10. No, raz kozie śmierć. Tylko jeżeli strzelisz, tak, wiem, to stracisz 3 jokery, jeżeli źle odpowiedziałeś. To lepiej już brać jokery. Dobrze, to wezmę jokera. To Gudziszek, proszę. Dziękuję. 2 sekundy przed czasem, ale udało się. Między jakimi wariantami mamy sprawdzić? Między 3 a 10. Sprawdźmy, czy 3 a 10.
9 lub 10. Dobra, pewnie będzie 9. Stawiam na 10. Na którą stawiamy? Na 10. No ale nie warto wziąć Jokera? Bo no, stracisz 3, jak będzie źle. No i tak teraz stracę 3. No dobra, okej. Okay, nie, już stracisz więcej. Bierzemy czy nie guzik? Aha, w ostatniej sekundzie. Jeżeli byś odpowiedział niepoprawnie, to straciłbyś 3 jokery, okay, plus, dobra, plus już straciłeś, prawda? Okay. Więc byłoby 5, więc lepiej już konsekwentnie. Z matematyki też nie byłem dobry nigdy. Dobrze, to w takim razie Joker teraz sprawdzi, w ten sposób będziemy wiedzieli, jeżeli są tacy, którzy nie wiedzą, jaki numer ma na koszulce Robert Lewandowski. Otóż dowiesz się zarówno ty, jak i twój Joker osobisty, bo on źle wskazał. Sprawdźmy. O, no, dobrze, okej. 9. Wiesz co, bo nie tylko każdy w Polsce to wie, ale generalnie i na świecie. Dobra, pogrążyłem się w tym, nie? No dobrze. Wiemy, że sport nie jest twoją mocną stroną, ale tylko, aha, teoretycznie, bo sam uprawiasz sport, prawda? Znaczy uprawiałem. Mhm. Więc nie będę ci już tak pomagał jak przy pierwszym pytaniu. Musisz mieć swoją taktykę gry, dobrze? Okej. Okay. 4 jokery zostały, przed tobą kolejne pytania. Oby to nie był sport. Posłuchajmy. Jak długo trwa pełny obieg Księżyca wokół Ziemi? Oto warianty. Około 24 godzin. Około 7 dni. Około 27 dni. Około 365 dni. 24 godziny to za mało. 365 to chyba nie to wokół tego. Więc około 27 dni. Zaznaczyć? Tak. Zaznaczam więc. Spoglądam w gwiazdy i widzę tam Kamilę. Kamilo, prosimy. A ja jak pan Twardowski na Księżycu. Jeśli myślicie, że to szybka wycieczka, to jesteście w błędzie. Nie chodzi o 24 godziny. Pełny obieg Księżyca wokół Ziemi trwa 11,5 sekundy, 43 minuty, 7 godzin i 27 dni. Brawo! Jesteśmy już na poziomie 2000 zł, cały czas 4 jokery w grze i twój joker osobisty w postaci Michała. Oto trzecie pytanie. Downhill i dirt jumping to dyscypliny należące do ekstremalnej odmiany narciarstwa, kolarstwa, windsurfingu czy jeździectwa. Znowu sport? To jest niesprawiedliwe, naprawdę. Nie mam pojęcia, ale jeździectwo, downhill, surfing, kolarstwo albo narciarstwo. Okej. Okay, Joker będzie? Nie, okej, okay, odpowiem. Będę strzelał zupełnie, więc może kolarstwo. Zaznaczam więc kolarstwo i w takim razie, czy to dobra odpowiedź, spójrzmy na ekran. Świetnie! To może to strzelanie nie jest najgorsze jednak. Ale zobacz, intuicja ci dobrze podpowiedziała. Nie ma co się bać sportu, tak? Ja się nie boję, tylko nic o nim nie wiem. To jest różnica. Ale jednak się udało i proszę bardzo. 5000 zł to jest poziom twojej gry i cały czas 4 jokery zachowane. Jeszcze. Przed tobą kolejne pytanie. Imiona Goethego, najwybitniejszego niemieckiego romantyka to... Bez wariantów, czy? Bez wariantów? Oczywiście, że z wariantami. Z polskiego miałem 3. Proszę. Proszę bardzo. Wolfgang Amadeusz, Johann Sebastian, Wilhelm Werther, czy Johann Wolfgang? Wolfgang Amadeusz to był Mozart. Sebastian to pewnie chodzi o Bacha. Zazwyczaj jak się mówi o Goethe, to zawsze się tylko nazwiskiem wszyscy kierują, więc... No to... Joker czy odpowiedź? Nie, no będę strzelał. Proszę. Johann Wolfgang.
Przepraszam, Johann Wolfgang, tak? Dobrze, tak, Johann Wolfgang. Tak też zrozumiałem. Czas, abym wypowiedział inne imię, a brzmi ono Kamila. O Goethe, mój Goethe. Myślenie jest ważniejsze niż wiedza, ale nie ważniejsze niż obserwacja. Moja obserwacja jest taka, że wybrałeś dobrą odpowiedź. Widzę, że luz jest, uśmiech się pojawił na twojej twarzy. To niesprawiedliwe, ta troja była nas tego polskiego. Prawda, a jednak się udało. Powiedz mi, czy polska ulica wygląda coraz bardziej światowo? Jak to obserwujesz jako projektant? Ja nie wychodzę na ulicę, ja siedzę cały czas w pracowni. Żartujesz, w ogóle nie wychodzisz? Jak tutaj nie, czasami wychodzę. Trochę anemicznie wyglądam? Nie, nie. Jest okej. Nie no, ten basen idzie. Polska ulica wygląda chyba coraz lepiej, patrząc z perspektywy czasu. Tak, jest dużo lepiej. Mhm. Jest dużo lepiej, ale to chyba też wynika z tego, że jednak odeszliśmy z targu, a przeszliśmy na sieciówki. Aha. Ale to wynika z naszych zarobków, niestety. W sensie Polacy dalej zarabiają mało w porównaniu do reszty Europy i po prostu Polaków nie stać na to. No dobrze, jesteś na poziomie 10 tysięcy złotych i odbudowałeś się w tych jokerach, bo ten poziom pytania i cztery jokery to jest bardzo w porządku. Zobaczymy. Prawda? Idziemy w górę, oto kolejne pytanie. Jak nazywa się prześwietlenie obrazujące pełen zgryz? Robiłeś nigdy nie kiedyś? Miałem. Nie. A to akurat moje dali. Okej, okay, dobrze? Dobrze, no. Oto warianty. Podpisali, tak się nazywa. Prawda? Oto warianty. Diagram, pentagram, pantomogram czy pantograf? Pentagram to chyba nie. Albo nie ta dziedzina. Diagram to trochę matematyka. Pantonogram. Zaryzykowałeś bez użycia żadnego jokera. Miałeś cztery jokery do dyspozycji. No i już będzie jeden. Jestem ciekawy, co państwo myślą, jaka jest poprawna odpowiedź, a jaka jest tak naprawdę, dowiemy się za chwilę. Witamy państwa ponownie w Jokerze. Gra Serafin idzie naprawdę nieźle, bo każda odpowiedź jest dobra. Co prawda straciłeś trzy jokery, ale można powiedzieć, że na tym poziomie to są tylko trzy jokery. Pytanie przed chwilą brzmiało. Jak nazywa się prześwietlenie obrazujące pełen zgryz? Ty postawiłeś na... Pantonogram. Dobrze odpowiedziałeś. Pantomogram. Z uśmiechem patrzę na twoją tabelę wygranych. Nie no, po 10 będziemy się śmiać. No, ale zobacz, jest już 20 tysięcy złotych. To jest poziom twojej gry. Tak. Bardzo dobrze. Cztery jokery jeszcze w zapasie i joker osobisty, który masz, żeby tu wejść odpowiedzieć na pytanie. Okej. Okay. Naprawdę jest nieźle. Przed tobą jeszcze 5 pytań, trudniejszych pytań, ale dzięki temu będziesz miał całą minutę na zastanowienie się. No dobrze, to zaczynajmy. Zaczynajmy. Oto szóste pytanie dla ciebie. Spadać w dół, cofać się do tyłu, to przykłady błędów językowych zwanych potocznie masłem maślanym. Jaka jest ich fachowa nazwa? Polisyndeton, pleonazm, asyndeton, epifraza. Jakby były takie trudne definicje z biologii, to bym może i coś wiedział z polskiego, to... Nie cholery. A co, miałeś też trzy? No z polskiego miałem trzy. Nie, z biologii miałem dużo więcej. A. Co my tu zrobimy? Polisyndeton zakładam, że to jest czegoś dużo. Asyndeton pewnie... że mało. Pleonazm? Epifraza nie, to coś pamiętam z polskiego, coś mi gdzieś tam świta w głowie, ale żeby powiedzieć definicję, to pewnie trzeba było Wikipedię zapytać. Dobra. A jednak Joker. Tak. Poproszę, między którymi wariantami mamy sprawdzić? Epifraza faktycznie chyba odpada na samym początku. Może pomiędzy nazwami na P, polisyndeton i pleonazm.
Proszę bardzo, sprawdźmy, czy to jest polisyndeton, czy pleonazm. No wiemy, że na pewno nie polisyndeton. No dobra, to strzelam. Najwyżej stracę swoje piękne Proszę jokery. Bardzo. Pleonazm. Zaznaczam więc pleonazm. I czy to jest dobra odpowiedź, pytam kobietę, która błędów nie popełnia. Zazdroszczę. Prawda? Ja też. Prosimy. Idąc śladem naszych błędów, po dobrej odpowiedzi będziesz mógł z radości podskoczyć do góry, a w przypadku złej odpowiedzi na tabeli wygranych spadniesz w dół. Nie. Czeka cię ten pierwszy wariant, bo to dobra odpowiedź. No, czyli wspinasz się do góry, a nie spadasz w dół, prawda? Jeszcze nie do końca, momencik. Później tak już cały ale to był pleonazm w każdym razie, co powiedziałem. I zobacz, grasz na poziomie 50 tysięcy złotych. Przed tobą jeszcze 4 pytania. Za dużo. Bronisz tych 50 tysięcy, ale idzie ci bardzo dobrze. I o co się było martwić na początku? No dobra, to zaczynajmy. Proszę to bardzo. Będzie sport za chwilę. Zobaczymy, komputer losuje. Sprawdźmy, co to będzie. Który z tych polskich królów zrzekł się tronu? Bez wariantów? To, żeby ci było trochę łatwiej. Z tą czarną dziurą, jest. Trochę łatwiej. Oto warianty. August III, Jan Kazimierz, Bolesław Chrobry, czy Zygmunt August? What? Chrobry to wiem. To Jan Kazimierz to też wiem. Tych dwóch pozostałych obiło się, ale nie mam pojęcia, który się zrzekł tronu. Skoro Michał tak bardzo chciał przyjść i pomóc, to muszę wcisnąć, prawda? Żeby przyszedł. Możesz tak. Michale, zapraszamy. Cześć. Słuchaj, myślę, Michał ma niepewną minę, ale może się mylę. Prosimy. Dobra, trudno. Zygmunt August. Poniatowski. No nie mam innego wyjścia, muszę to strzelić. No dobrze, tak? Tak. No ja się nie... Okej, no wina będzie twoja. Będzie. Okej. Okay. No dobrze, tak, zostawiamy w takim razie Poczekaj, jak to było? Zygmunt August? Zygmunt August. Dobrze, to zostawiamy Zygmunt Augusta. Proszę bardzo, zaznaczam i rozumiem, że panowie tworzą historię na nowo. Zygmunt August Poniatowski. Takiego nie było. Zrzekł się tronu Jan Kazimierz. No dobra. Dziękujemy bardzo. Ale nic. Jokerów nie ma, bo 3 stracone, ale cały czas mamy poziom 50 tysięcy złotych. Żeby wynieść te pieniądze ze studia, należy odpowiedzieć tylko na 3 pytania. Aż. Jedziemy? No jedziemy. Jedziemy, no. Proszę bardzo. Kiedy w Polsce obchodzi się Dzień Ojca? 30 maja, 23 czerwca, 30 września czy 25 października? Mam tatę. No właśnie. I kiedy dzwoni z życzeniami? Ale ja nie pamiętam o żadnych datach. Nie, to jest ciepło wtedy, z tego co wiem. To 23 czerwca, bo i tak nie mam już jokeru, więc nie mam już czego ryzykować. Ta-dam. Tak, 23 czerwca. Zaznaczyć. Tak. Zaznaczam. Bus albo i rozwiążmy tę kalendarzową łamigłówkę przy pomocy Kamili. 25 października obchodzimy Dzień Kundelka. Wow. Natomiast zarówno 30 maja, 23 czerwca i 30 września panowie mogą hucznie świętować. 30 maja obchodzimy Dzień Bez Stanika. 30 września Dzień Chłopaka. Natomiast Dzień Ojca 23 czerwca. Brawo! Dobra. Czyli ta data wryje mi się do głowy teraz. Prawda? Już. Tym bardziej, że to było warte 50 tysięcy złotych, bo cały czas jesteś na tym poziomie. Może tata, jesteś pozostały tyle warte? Tylko 2 pytania. Okay. Nie masz jokerów, idziesz na całość, dobrze grasz. Cóż, 2 pytania i wychodzisz stąd bogatszy o 50 tysięcy złotych. Dobra perspektywa, prawda? Przydałoby się, tak. Przydałoby się. Powiedz mi, w którą stronę idzie światowa moda, taka uliczna? Czy bardziej kolorów, czy bardziej monochrom, czarne, białe? Jak to teraz jest? Z tą modą to jest tak, że ona się zmienia, jak mamy wszystko fast, mamy fast foody już, prawda? Aha. I teraz mamy fast fashion. Aha. Co to znaczy fast fashion?
szybka moda. Tak, sezony się zmieniają. Idźmy do jakiejkolwiek sieciówki. Sieciówki, tak. I możemy zobaczyć, że ciuchy się zmieniają na wieszaku co 2 tygodnie średnio. Na tym polega fast fashion. Ludzie za mniejsze pieniądze kupują dużo, chcą wymieniać ciuchy, bo chcą ciągle wyglądać niby na nowo, niby odświeżeni. Chcą być odświeżeni. Tak. Moda streetwearowa, ona zawsze się kręciła gdzieś koło dresów i to widać po dużych markach polskich, które też zaczynają, oprócz sukienek, płaszczy, będę pogrążał je, no trudno, zaczynają robić jakieś linie basicowe, żeby się po prostu też utrzymać. No dobrze, to ja nie mam żadnego dresu, to ja muszę dokupić. No, nie mam ani jednego. Masz dresy? Przy sobie? Nie, w szafie nie, masz? W szafie mam. Ja nie mam. Dobrze, no, mu zapłacisz. Trzeba dobrze. Iść. No, trzeba idę. Iść. Idę po grze. Dobrze. Oto przedostatnie pytanie dla ciebie. Kasu marcu to uważane za przysmak aromatyczny ser, w którym roi się od żywych larw muchówek. Skąd pochodzi? Próbowałeś taki ser kiedyś? Nie. W którym są larwy muchówek? Już żałuję. No właśnie, oto warianty. Z Majorki, z Sardynii, z Korsyki, czy z Malty? Trzeba walczyć. No dobrze. To chyba już totalnie będę musiał walczyć. Żeby jeszcze jakiekolwiek odniesienie było co do tych pięknych miejsc. To wewnętrzny głos. On chyba nie działa dzisiaj. No przynajmniej nie w tym pytaniu. Dobra, jeszcze 33 sekundy. Tak. Kasu marcu. Nie wiedziałem w ogóle, że w takich miejscach wyrabia się w ogóle sery. A jednak, tak. Sardynia. Dobra, Sardynia albo Korsyka. Sardynii. Zaznaczam więc odpowiedź z Sardynii. To było przedostatnie pytanie. Jeżeli odpowiedź jest dobra, to jest 50 tysięcy złotych dalej. Ale jeżeli powiedziałeś źle, to będziemy grali na poziomie 5 tysięcy złotych. I właśnie odpowiedziałeś dobrze. Brawo! Jak przyjemnie jest u nas? To może ten głos wewnętrzny jednak działa, tylko go nie słucham. Prawda? Może będzie warto go posłuchać w ostatnim pytaniu. Zobacz, jaka jest twoja sytuacja finansowa. Zła. Grasz na poziomie 50 tysięcy złotych. Jeżeli odpowiesz dobrze na pytanie, wychodzisz ze studia mając 50 tysięcy złotych. Jeżeli odpowiesz nieprawidłowo, spadasz na 5 tysięcy złotych. Jeżeli zrezygnujesz po przeczytaniu pytania, masz na to minutę, kwota gwarantowana to 20 tysięcy złotych. To co, jesteś gotowy na ostateczną rozrywkę? Oto pytanie warte ostatecznie 50 tysięcy złotych. Posłuchajmy. Byle by nie ze sportu. Geografia. No dobra. Co było z gry? Piątka chyba, ale no, to było w liceum. Cię. To naprawdę dawne czasy. Posłuchaj, jakie jest pytanie. Największym na świecie portem morskim jest... Może masz pierwszą myśl? Portem morskim? Tak. Pewnie coś w Azji? Nie mam pojęcia. Posłuchaj wariantów. Rotterdam, Singapur, Szanghaj czy Houston? Cała minuta. Może bym strzelił pomiędzy Singapurem a Szanghajem. Bo to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. Ale pytanie, czy one w ogóle mają dostęp do morza? Więc ja chyba jednak podziękuję i wolę wyjść z gwarantem. Nie jestem aż tak zachłanny. Do tej pory strzelałeś dobrze. Kiedyś trzeba, noga się musi podwinąć. Nie będę ryzykował, chyba serio. Strzelił pewnie bym któryś z Singapur pewnie, ale... Naprawdę, wolę chyba wyjść z tym, co mam. A 50 tysięcy nie przyda się? Pewnie, że się przyda. 20 też się przyda. A 5 to... To co robimy? Jeszcze 13 sekund. Nie chcę ryzykować, serio. Proszę bardzo, wycofujesz się? Tak, wycofuję się.
Przyjmuję twoją rezygnację. A gdybyś jednak strzelał, to który wariant byś zaznaczył? Singapur albo Szanghaj. No nie wiem, pewnie... Dobra, Singapur. Dwóch nie mogę zaznaczyć. Dobrze, to Singapur. Zaznaczyłbyś Singapur, tak? Tak. Gdybyś zaznaczył Singapur, wygrałbyś 5000 zł, bo to jest Szanghaj. No to... Ale ustawiałem dobrze. Bardzo dobrze. I właściwie od drugiego pytania miałem dla ciebie same dobre wiadomości. O, tak. Wiadomość pierwsza. Jaki numer na koszulce ma Robert Lewandowski? 9. Numer 9. Potem szło ci cały czas bardzo dobrze. Zmylił cię tylko twój gracz osobisty. Ale no, odbudowałeś się jak Feniks z popiołów. Walczyłeś dzielnie. Nie zaryzykowałeś na końcu, ale masz wspaniałą wygraną. 20 000 zł. Yeah. Dziękuję bardzo i gratuluję. Dziękuję. To jest super. Gratuluję. Bardzo się na nas pobawić, prawda? W życiu jest kilka pewnych rzeczy. To jest śmierć, podatki i emocje w Jokerze. Przed wami Magdalena Sobkowicz. Magdalena przez 11 lat mieszkała i pracowała w Wielkiej Brytanii. Interesuje się językami obcymi, telewizją i astrologią. Hobbystycznie występuje w filmach jako statystka. Dziś przed kamerami grać będzie główną rolę. No proszę bardzo! Czyli jeszcze tej głównej roli nie było? Jeszcze nie było. Ona dopiero jest przed tobą. Teraz. Dziś, właśnie teraz. Tak, właśnie dziś. Wielki debiut. A ty będziesz moim statystą. Bardzo się cieszę, oczywiście. Już epizodystą. Pro, tak. Gwiazdą jest zawsze nasz gracz. Ty się interesujesz astrologią, tak? Ja troszkę mniej, natomiast mój Joker bardzo. Mam wspaniałego Jokera, Przedstawmy. Który... Iza, moja przyjaciółka. Izabelo, witamy. Kim jest Izabela? Izabela jest moją przyjaciółką, tak? To przede wszystkim. Tak, to ale dokładnie. Jest też wróżką. Pracuje jako wróżka. Jest dobrą wróżką, oczywiście. O. A więc, droga Izabelo, witamy cię serdecznie. Witam. To żeby tak już nie grać, prawda? Tylko od razu, żeby się wróżba spełniła. Ile wygra dzisiaj Magdalena? Ona nigdy mi nie chce wróżyć właśnie. Naprawdę? Naprawdę. Powiedziała, że przyjaciołom, znajomym i jakby rodzinie się nie wróży i nie chce mi powróżyć. Chociaż ja bardzo ją do tego namawiam, ale no niestety, ona jest na razie jest nieugięta, nieugięta. Z czego będziesz mogła pomóc, Izabelo? No na pewno z astrologii, na pewno z filmu. Będę mogła pomóc też z teatru i z muzyki. O, świetnie. To się nam wszystko przyda. Tak, nie będę mogła pomóc z wielkich gwiazd, w sensie celebrytów i ploteczek. Tych tak zwanych celulitów, tak? Tak. To jest bardziej moja działka, to jest moja. Dobrze, droga. Posłuchaj, jakie są zasady gry. Droga Magdaleno, przed tobą 10 pytań. Za każdą dobrą odpowiedź twoja stawka pójdzie w górę. Grasz o 500 zł, 2000, 5, 10, 20 i 50 tysięcy złotych. Do dyspozycji masz 7 jokerów zwyczajnych. Każdy joker eliminuje jeden niepoprawny wariant odpowiedzi. Masz także jokera specjalnego, którego przywitaliśmy. To jeszcze raz wielkie brawa dla Izabeli. Jeżeli niepoprawnie odpowiesz na pytanie, z czym się w ogóle nie liczę, to stracisz 3 jokery. Jeżeli źle odpowiesz na pytanie, nie mając jokerów, spadniesz o 3 oczka niżej na twojej drabinie wygranych. Czy jak wróżysz z kart, to tam są jokery, Izabelo? Jest jeden. Właśnie. Który wszystko może? Tak. U nas także. Czy jesteśmy gotowi do gry? Mam nadzieję, że tak. Już bardziej Magdaleno, gotowa nie będę. Tak? Izabelo, czy ten joker ma jakieś specjalne znaczenie, jak się go wylosuje przy wróżeniu? Tak. Co on oznacza? Oznacza tajemnicę. Rozszyfrujmy więc naszą tajemnicę. Jakie jest pierwsze pytanie? I tu może przydać się twój joker osobisty. No nie. Bo jest dobry pytanie. Z tej dziedziny. Posłuchaj. Co zazwyczaj robimy, widząc kominiarza? Uciekamy. Jasne. Łapiemy się za guzik. Prosimy o autograf. Odpukujemy w niemalowane.
Czyżby Joker osobisty? Nie, może tym razem sobie poradzę sama. Bardzo fajna byłaby odpowiedź, prosimy o autograf i mogłaby być prawda? Możliwa na planie filmowym, ale myślę, że łapiemy się za guzik. Ta odpowiedź jest chyba dobra. Zaznaczam więc tę odpowiedź. Tak, poproszę. A jak to było dalej, kiedy już się złapało za guzik, to co ewentualnie można zrobić? Jeszcze coś trzeba zrobić, tak, prawda? Tak. A, że plunąć mężczyzna przez ramię? Tak, właśnie. Tak, tak. I co to było? Kobieta w okularach. Tak. I ktoś chyba na czerwono ubrany też mi się wydaje. Możliwe jest plunąć przez ramię. Plunąć przez ramię koniecznie. Uwaga, tak. Żeby nikt nie stał, tak? I co z białym koniem było jeszcze? Naprawdę? Tak. Tak. Aha. Ja to przerabiam zawsze na biały samochód, bo dziś łatwiej o samochód niż o konia. Zdecydowanie. Ja mam biały samochód, więc... A, widzisz, jesteśmy w domu. Dobra odpowiedź. Bez problemu. Super. Dziękuję. Ja więc się łapię za guzik, żeby ci się udało wygrać 50 tysięcy złotych. Tylko nie urwij, a gdzie jest kominiarz? Przez studiem. Aha! Tak, dobrze i studiem 500 złotych. 500 złotych. 7 jokerów zwyczajnych, 1 osobisty. Jeszcze kilka zer i gramy dalej, prawda? Idziemy? Jasne. Oto druga tajemnica, drugie pytanie. Gdzie pojawiają się kurze łapki? Oto warianty. Przy zewnętrznych kącikach oczu, między brwiami, przy ustach czy na brodzie? No więc tak, między brwiami to jest lwia zmarszczka, się pojawia niestety, już jestem na takim etapie, że znam ten temat. Przy ustach to raczej zmarszczki palacza tak zwane, wydaje mi się. Odpowiedź prawidłowa przy zewnętrznych kącikach oczu, czyli odpowiedź A. Sprawdźmy więc, czy to jest prawda. Proszę. Zobaczmy. Tak jest, świetnie. Proszę bardzo, ze zwyczajów się udało. Z anatomii człowieka odpowiedziałaś. Jednak bałaś się tej anatomii, prawda? Bardzo się bałam, bardzo. No. Są dziedziny, których boję się bardziej, ale anatomii też. A najbardziej? Bałam. Nie powiem chyba, bo może... Matematyki? Matematyki astrologii? Też. Astrologii? Astronomii? Nie, to jest drugie miejsce. Matematyka, nie, polityka jest najgorsza. Polityka. Tak, proszę komputerze, proszę. Nie wylosuj mi polityki. Poszukiwany od starożytności lek przeciwko wszelkim chorobom to panaceum, antidotum, panoptikum czy omnibus? No dobrze. Myślę, że między panaceum a panoptikum, nie wiem dlaczego to też mi jakoś coś mówi takiego dziwnego. Ja wiem, że teraz zrobię z siebie głupka, ale antidotum jest na stres oczywiście, a omnibus to chciałabym być. Ale nie wiem, czy wziąć Jokera, czy nie. No dobrze, niech będzie. Niech będzie, bo jeszcze nie braliśmy. No właśnie, a jak przyjemnie właśnie się bierze? Żeby było trochę, no, tak, bardzo no, fajnie, bardzo fajnie. Bo bałam się, że nie dosięgnę, ale jest okej. Magdaleno, w takim razie między którymi wariantami Joker ma wyeliminować ten niepoprawny? Poprosiłabym między panaceum i panoptikum. Proszę bardzo. Sprawdźmy, czy to jest panaceum, czy panoptikum. No dobrze. Panoptikum zginęło jako... Zginęło. Zbiór osobliwości. Tak, zginęło. No dobrze, no to w takim razie oczywiście panaceum. Panaceum? Tak. To jest moja odpowiedź. Dobrze. Czy to jest dobra odpowiedź, dowiemy się po chwili. Witamy Państwa ponownie w Jokerze. Gra Magdalena idzie dobrze, cały czas są dobre odpowiedzi. Pytanie trzecie brzmiało. Poszukiwany od starożytności lek przeciwko wszelkim chorobom to... I zaznaczyłaś... Panaceum. Panaceum. U nas lekiem na całe zło jest Kamila. Posłuchajmy. Jestem i już tłumaczę co i jak. Antidotum to nic innego jak odtrutka. Panoptikum to zbiór osobliwości. Omnibus to kiedyś pasażerski pojazd konny, a dziś żartobliwie człowiek encyklopedia. Lekiem przeciwko wszystkim chorobom jest panaceum. Brawo! Udało się. Ale Magdaleno, nie udało się, tylko odpowiedziałaś. Jesteś omnibus. Tak, omnibusem naszym na razie. Przynajmniej tak było przez 3 pytania. Mam nadzieję, że tak będzie przez również 4. Izabelo, ty teraz wypowiedz zaklęcie, żeby były łatwe pytania. Omnibus.
co to jest zydel? Czy jest to dawne narzędzie rolnicze, drobny złodziejaszek, stołek drewniany, czy element ożaglowania jachtu? No, mamy czas. Zydelek, tak, mamy czas. Ja się bardzo tego czasu obawiałam, muszę ci powiedzieć. A jednak daj radę. Póki co. Prawda? Póki co daję Wystarcza. Radę. Wystarcza. No cóż, myślę, że... Myślę, że zydel, czyli zydelek, to jest mały drewniany stołek. Czyli stołek drewniany. Odpowiedź C. Coś takiego, na czym my siedzimy? No nie, my siedzimy na hokerach. Tak jest, my siedzimy na hokerach. Tak za, po angielsku powiedziałaś, tak? No, a, tyle lat w Anglii? A po... Wali. Wali. Tak. Tak. A po polsku to jakoś inaczej się nazywa? Stołki barowe, tak? Stołek barowy, o, tak. O, dobrze. A zydel wygląda tak. Brawo. Najczęściej drewniany stołek na trzech nogach. Słuchajcie, udaje nam się czarować komputer, tak? Tak. Wszystko nam dziękujemy działa. Dziękujemy ci, komputerze. Magia działa. Poziom 10 tysięcy złotych to jest poziom teraz twojej gry. Ojej, prawda? Prawda, ładnie. 6 jokerów zachowanych i joker osobisty. No dobrze, przed nami w takim razie prawie połowa twojej gry. Oto zaczaruj. Czaruj. Czary mary, komputerze. Nie polityka, pamiętaj. I raczej nie matematyka, bardzo proszę. Życie gwiazd ewentualnie. Sprawdźmy go. Jeśli plik komputerowy ma nazwę z rozszerzeniem zip, to najprawdopodobniej jest to plik systemowy, dokument tekstowy, film lub animacja, czy plik skompresowany. O, no to też nie jest jakaś taka moja najmocniejsza strona. Muszę się chwilkę zastanowić. Tak, komputery. Oczywiście mam do czynienia z komputerem tak. Na co dzień, z portalami społecznościowymi. Rzecz jasna, czasem również robię różne rzeczy i przesyłam różne pliki do osób. Plik skompresowany. Zaznaczam. Tak. Oszczędzimy jokerów póki co. Albo nie, no, zobaczymy. Zobaczymy. To ja w takim razie wciskam Enter i do systemu loguję Kamilę. Proszę. Ja jestem wirtualna, ale odpowiedzi na nasze pytania oraz pieniądze są jak najbardziej realne. Mogłabym długo mówić i zwodzić w poszukiwaniu poprawnej odpowiedzi, ale przecież nie mamy na to czasu. Muszę skompresować swoją wypowiedź. Ups, chyba właśnie się wygadałam. Plik zip to plik skompresowany. Brawo! Nie byłam pewna, nie byłam pewna. Wydaje się niemożliwe, a jednak cały czas idziesz w górę na swojej tabeli wygranych. Już jest 20 tysięcy złotych. To jest poziom twojej gry. Jeżeli odpowiesz poprawnie na 6. pytanie, wejdziemy na 50 tysięcy złotych. Pytania będą teraz trudniejsze, ale za to będzie aż minuta na zastanowienie się. Genialnie. No. Tylko u nas. Świetnie. Takie rzeczy tylko w Super Polsat. Oczywiście. Jeden z moich ulubionych kanałów. Bardzo nam miło i bardzo ci dziękujemy za to. To teraz naprawdę zaczaruj, będzie trudniej. Czary mary, komputerku, bardzo proszę, bardzo, bardzo proszę. Hokus pokus. Pamiętaj. Sprawdźmy go. Kto podarował narodowi amerykańskiemu statuę wolności? Mhm. Królowa Wiktoria... John Davison Rockefeller, naród francuski, czy George Washington? Nie mam pojęcia, prawdę mówiąc. No, wiedziałam, że się zaczną schody i że w końcu z tego konia spadnę. Spokojnie. Myślę, że Iza mogłaby wiedzieć, ale chyba poczekam, później wykorzystam mojego specjalnego jokera. A teraz... Kto podarował narodowi amerykańskiemu statuę wolności? Ona już ma tyle lat, to jest trudno wiedzieć, kto ją podarował, prawda? Zdawałoby się, że może królowa Wiktoria, ale chyba nie. Naród francuski, to mi się takie wydaje troszkę... Nie,
nie, nie do końca, bo cały naród i dlaczego mieliby podarować, prawda? Dobrze, wezmę Junkera na pewno. Czekałem, aż zaciśniesz. Przynajmniej jednego. Wytrzymałam cię troszkę w niepewności. Tak, nas wszystkich. Między czym sprawdzamy? Myślisz, że kto? Te najbardziej takie prawdopodobne. No nie wiem, najbardziej prawdopodobne to Rockefeller i królowa Wiktoria, wydaje mi się. Chociaż może teraz widzowie przed telewizorami się strasznie ze mnie śmieją. Ale tak, wybrałabym między Rockefellerem a królową Wiktorią. Jeżeli się śmieją, to zapraszamy, żeby państwo przyszli zagrać. Tak, bo tu jest naprawdę troszkę trudniej niż przed telewizorem. No dobrze, sprawdźmy. W takim razie między królową Wiktorią a Rockefellerem Joker wyeliminuje niepoprawną odpowiedź. Poproszę. Poprosimy. No proszę. Zostają trzy warianty. No nawet bardziej się skłaniam. Jest pięć jokerów, królowej. Tak? Tak, tak. Jak nie jesteś pewna, lepiej wejść jokera. Ale to twoja decyzja, nie chcę namawiać. No tak, tak, ja wiem. 10 sekund. No dobrze, to teraz może wezmę jeszcze jednego dla pewności, bo i tak trzy mi uciekną, jeżeli odpowiem źle. No właśnie, już warto brać. Warto brać, oczywiście. To teraz jeszcze bym sprawdziła... nie, ten Washington jakoś mi się wydaje... Między królową Wiktorią a narodem francuskim. Sprawdźmy więc. Jest to tak jakoś niepoważnie brzmi, że może to będzie prawda. A sprawdźmy więc i zobaczymy. Zaskoczenie. No, dość. Właśnie naród francuski, który eliminowałam właściwie od początku. I teraz... Ile mam jokerów? Jeszcze mi zostało. Jeszcze są. Jest cztery. Taka nerwowa sytuacja. Uwaga, 5 sekund do końca. Dobrze. Naród francuski. Zaznaczyć, tak? No zaznacz. Ale przecież nie stawiałaś na naród francuski od początku. No w ogóle nie. Mówiłaś, że jak cały naród może podarować statuę wolności. No właśnie, wydawało mi się to absolutnie takie nie, nie, no. Nie. A miałeś jeszcze opcję George Washington. No miałam. No. I ja na to mogę powiedzieć, voilà, naród francuski. Naprawdę? Oui, Madeleine, oui. Oui. No dobrze. Ojej, naprawdę, odrzuciłam ich od razu. A dlaczego? Tak są fajni Francuzi. Tak, miałam francuski w szkole, w liceum. Prawda? uczyłam się francuskiego. Cudownie we Francji. Cudownie, byłam w Paryżu kilka razy. Rewelacja, naprawdę. W Sekwanie stoi miniatura Statuły Wolności. Aha. Tak, jako pamiątka tego podarunku. No proszę. Teraz no, ale udało się, tak, tak. Muszę pojechać do Francji, jeszcze raz muszę pojechać do Paryża. Za 50 tysięcy. Bo to jest poziom teraz twojej gry. Jesteś na 50 tysiącach złotych. Jesteśmy już za połową twojej gry. Przez cztery pytania będziesz bronić tej kwoty, mając cztery jokery i Izabelę, jokera osobistego. I będziesz miała także trochę czasu do namysłu, więc teraz zaklinam cię, żeby ta wiedza jeszcze większa na ciebie spłynęła, tak? I my kontynuować będziemy grę w kolejnym jokerze, na który serdecznie państwa zapraszamy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Magdaleno, w Warszawie jesteś, prawda? Warszawie. Widzimy się jutro. Tak. To jest kolejny joker. Co będziesz robiła w tym Nie wiem, mam nadzieję, że...